A tak mówimy, że te wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, jakby, bo tam jest skrzyżowanie z krakowskim przedmieściem, a krakowskie przedmieście, proszę Państwa, aż po kolumnę Zygmunta, to po prostu kościółek na kościółku. Nie ma tutaj mormonów w Warszawie, nie ma prawosławnych, nie ma świadków Jehowy, ewangelików, ani ludzi prawosławnych. Warszawa słynie z katolicyzmu, czyli smutni księża i tacy jak ci faryzeusze, czyli faryzeusze XXI wieku. Co by, wiesz, Jezusa to by szybko załatwili, bo haka szybko by na Jezusa znaleźli z powodu krwi, z powodu ciała, które kazał swoje spożywać, z powodu wody, z powodu igły w stogu siana.